Cześć, witajcie widzowie, z tej strony Bastus. Witam was po raz kolejny na moim kanale i po raz kolejny w serii zagrajmy w LEGO Star Wars The Skywalker Saga, czyli LEGO Gwiezdne Wojny Saga Skywalkerów. Także co, my mamy widzowie tutaj Drogi, moja kolej. kolejny cel, zajrzeć do matki Anakina w Mos Espa. I co, po prostu wędrujemy Anakinem i Padmę na Tatooine. Do Mos Espy. I po prostu zobaczyć, co tam się wyrabia. Myślę, że wszyscy wiecie, co tam się stanie. Ale jeśli nie oglądaliście Mrocznego Ataku Klonów, to wam nie będę spoilerował. Ciekawe, czy dzisiaj też się przeniesiemy na Geonosis i zobaczymy trochę z droidami. Zobaczymy. Z tego, co Super. czytałem, te misje na Geonosis Mam nowe informacje. są Nawet tutaj najdłuższe, ale najlepsze z całej drugiej części. Więc zobaczymy. Tatooine. Podróż. Mos Espa. Podróż. I proszę bardzo, Tatooine, Mos Espa. Normalnie widzowie, jakbyśmy tu byli przedwczoraj. Trasa na drugą półkulę? Droid w gotowości! Idziemy do łapa. Trzymaj łapy z dala od towaru. Chyba, że planujesz za niego płacić. Ani? Mały Ani? Ale urosłeś, co? I jesteś Jedi. Kto by pomyślał? Moja matka. Gdzie jest? Szmir, sprzedałem lata temu. Farmerowi wilgoci zwał się Lars. Biznes jest biznes, nie? Gdzie jest jego farma? O, daleko, daleko stąd. Idź na pustynię i szukaj skraplaczy wilgoci. Na pewno znajdziesz. Okej, widzę. Czyli tak, idziemy na pustynię na farmę Larsów. Więc co? W ogóle piękny jest to tatuaż. Trzeba to O, jest w ogóle ten tutaj śmigasz, tylko że w takich kolorach taksówki. To chyba czas ruszać na szlak. Pustynia Jundland. Nawet. Nie wiem. Ale tam idziemy. Niestety, jedź ostrożnie. Dobra. Czekamy. Fajnie widzę, że pokazują nam tutaj te modele statków. Można poczytać o uzbrojeniu w firmie. Aha, to właśnie tatuińska pustynia. Co cię naprowadziło? O, może ten tak. piach? Zapewne on, prawda? Tak to w ogóle ładnie wygląda. O kurczę, widzowie, patrzcie na to. Są dwa księżyce. A, piękne. Jeszcze mi się ta muzyka przydała w Gwiezdnej Wojny. Ta.
O, rety! O. Ten piasek naprawdę wszędzie wchodzi. O, kurz. Tripio? Wspaniały cytat nawiązujący do pewnej sceny. Ale mamy sobie Tripio. Wiedziałem, że powrócisz. Owen Lars. Gdzie moja mama? Nie tutaj. Shmi jest moją żoną. Była w połowie drogi do domu, jak ją zabrali. Banda łowiecka jeźdźców Tasken. Gdzie ty idziesz? Znaleźć mamę. Może ci się nie spodobać, to zobaczysz płody. Trudno. Znajdę mamę i tyle. Proszę bardzo, Tripio będzie. Chodź, Tripio, polecisz no, ze mną. No, dokładnie, się nie widzieliśmy 15 lat, to idź z nami, Tripio. Ja wyczuwam coś. Się skanią. O tam, moja mama jest gdzieś tutaj. O, proszę bardzo, wiesz co, blisko było w filmie, to on tam jechał i jechał i jechał. Raczej leciał i leciał i leciał. Mamo? No ale się poskładali przynajmniej. O nie. Jeden C-3PO. O, rety. Czemu nie zdążyłem? Senator za wszelką cenę. My zajmiemy się hrabią duchu. Nie dotrą tam na czas. Pomogę Obi-Wanowi. Jeśli chcesz mnie chronić, chyba też musisz lecieć. To co? Czeka nas chyba misja na Geonosis. Ja tam się cieszę. Przestrzeń Geonosis. Padme, słyszałaś mistrza Windu? Wyraźnie... Metam. Lecimy na Geonosis, widzowie. Jedyna przestrzeń. O kurczę. Są asteroidy. Nie wiem, czy to tutaj mam się dać, ale chyba tak. Mam nadzieję, że tutaj. O, proszę bardzo, jest pomarańczowe niebo i pomarańczowe chmurki. Fajnie to wygląda. No może tego to ja nie wymówię. Nawet. Zostań nie ranić uszu prawdziwych fanów Star Wars. Czemu się na Anakina nie możemy przemienić? O, chodź Anakin. Idziemy tutaj na ratunek Obi-Wanowi. No ciekawy jestem, ile będzie trwała ta misja. Ale no, powiem wam, że piękny jest rzeczywiście. Bardzo piękny. Tutaj Geonosis. Raczej na powierzchnię Geonosis przedstawiona w no i właśnie Skywalker Saga. Już musiałem, że to wpadnę. Proszę bardzo, jest fajne to. To mi się podoba. O, rety. Chyba tam nie schodzimy, prawda? Wolisz spróbować głównym wejściem? Nie, no schodzimy. No to chodzi, Obi-Wan gdzieś tam. Rozpocząć poziom. O, oczywiście, że tak. Nie
zamierzam rozpętać tutaj wojny. Może zdołam znaleźć dyplomatyczne rozwiązanie. Zobaczymy, Izal. O, w ogóle jak pewnie są ci rozwiązani przedstawieni. Dokładnie, to sam ja powiedział. To są agresywne negocjacje. No, są agresywne negocjacje. O, będzie to misja! Fajnie, będziemy biegnąć przez ten tor przeszkód. Te taśmy zabiorą nas w bezpieczne miejsce. Konflikt Sadze też była podobna misja. Oj, będzie to strzelanie z ty. Za... Może dasz kolejny popis dyplomacji? Z chęcią! Za tego. Zobaczmy, jak to wygląda. Ej, ładne, ładne. Mam nic zamierza. Ach, kilka razy tutaj zasunę zasłony, ponieważ. Och, ledwo co mogę dostrzec tutaj tych. Gionazjan, bo jest tak jasno po prostu. Dobra, chodź. Tutaj. Się kryj i strzelaj. O, teraz to w ogóle tu pięknie wygląda, jak sobie zasłoniłem. No i co, strzelamy. I nam zaraz zniszczą tą barykadę. Gdzie ją zjadę? O, tak bardzo przełączamy się na... Dobrze, że jesteście. CFPO i na Artu. No coś tam możemy włączyć, nie? Nie przeszkadza. O, tutaj to coś mamy zniszczyć, proszę bardzo. A, dobra, to nie tak miało wyglądać. Przeszmy się na CFPO. Tutaj możemy, o właśnie, możemy zbudować. I przechodzimy ostrożnie, ostrożnie. Niestety nie zaprogramowano nas do użytkowania takich systemów. Choć Artu, trzeba znaleźć inny sposób na naładowanie ognia. Zbuduj. O, jest ten panel dla Artu. Dziwną kamerę tutaj mam. O, mamy to. Ależ ja tego nie lubię. Pyk. U. Dobra. Halo? O, proszę bardzo. Dobra, nie było nawet tak źle, jak myślałem. Musi pani naładować ostatni. A dobra, czyli się po prostu trzymaj F. Fajnie, fajnie. Anakin, prześlesz ładunek między ogniwami? Dobra. Co jest? Podnieś. I co, tutaj to mamy coś użyć? A, dobra, padnę. Okej. A, dobra, nic nie, nie wiem. Co ja mam tutaj zrobić? Bo nie wiem. Chyba trzeba się jakoś naładować. O, proszę, chyba teraz zadziała. Jest? No tak. O. Świetnie. Czemu Obi-Wan nie mógł zaginąć w jakimś cichym, miłym miejscu? O, mamy taką minigierkę tutaj. O, jak się. A. Nie o co za bardzo chodziło, ale... No, ale jesteśmy. Armia droidów w duchu musi rosnąć poczem. No
żebyś to jakoś dostać. On tutaj pracuje? No tak, więc to jest fabryka droidów, a to pracuje. No. A co ty myślałeś, Anakin? Stąd nie damy rady tego z powrotem włączyć. A, śmiałam się. Artu, jesteś tam jeszcze? Na C3PO i na Artu, Ditu się kierować. Dobra, idziemy tutaj. Oj, oczy! Tak, też. Kurde, za. Ja wam mogę coś zniszczyć. Ja chyba nie, to bardziej nie niszczę, jeśli ja to coś. Halo? Jak ja chciałam dostać? A, dobra. Bardzo. Już myślałem, że nie doskoczę. A teraz to trzeba zniszczyć? Możemy włączyć taśmociąg dla panicy Anakina i panu Padmy. Ej, jak? A, no, to trzeba zniszczyć. No, spróbuj. No co my mamy tutaj zrobić, co ja? A, dobra, to zniszczę. Ty bierzesz taki pomysł? Dobra. Żeby to was nie potrąciło. A, co ty mnie bierz? Co ty mnie bierz? Dobra, teraz na Artu. Teraz mamy to coś. Ale dobra, chyba mam nadzieję, że jakoś tam opanowałem, jak to zrobić. Dobra, może jednak nie opanowałem. Dobra, jednak nie wiem, jak to zrobić. Dobra. O, dobra. Tyk. A co jest? Halo? O, dobra, no jakoś się udało. Gorsze widzowie jest to, że ja kompletnie nie ogarniam, co my tutaj robimy. To jest taki chaos. Anakin, pomożesz mi tam wejść? Lepiej omijać ten rozpalony piec. Oto ta legendarna mądrość Jedi. O, Anakina. A, on wyciąć, dobra. Co my tam sobie tutaj wyciągnę? Tak, jakby to sobie. Halo, nic nie ma. Taki wzorek, o. O, halo? Trzeba tam się zniszczyć. Aha. Gdzie to chciałam? Okej, i muszę coś zbudować. Znów coś tam padnie. O, to są te, dobra, to są fajne. No i proszę bardzo, mamy. Ta fabryka musi zostać zamknięta. Nic nie jest zgodne z przepisami. O, są ci. Są fajne. O. A to my się od razu tutaj zmieniamy na Padmę. To Padmę też sobie lepiej radzi. O, w ogóle dźwięki mają w filmie specjalnie dzisiaj. Co jest? Co mnie zabiło? A na kim raz sobie jest tu raz? Dobra,
Raz, dwa. I ten się rozjadę. Chcę zbudować. A, dobra. Dobra, dobra. Zaraz sobie to odbudujemy. Co teraz? Co? A dobra, tutaj. Jest tutaj, weźmiemy Anakina. A wiem. I jedziemy na nic, widzowie. Artur, Tripio! Tędy, chodźcie! Teraz też możemy widzę zbudować. Teraz z jednej strony. O, już proszę bardzo, są nasi kompani. O, teraz z drugiej strony. Fajnie jest budowanie mocą. Żeby coś mi się zbagowało, widzę. Aha, dobra. No i tego właśnie widzowie chciałem uniknąć. A, dobra. Chciałem, coś mi się zbagowało, bo coś to ostatnio nie chciałem skoczyć, ale to się mi tak udało. Znów scena widzowie z filmu. No właśnie tutaj do tych pojemników się lawa wciera, ona się wlewa. Okay. O, pucha. Dobra. No na kina się dobrze przemienimy. To jest. A dlaczego nie mógł na kina się przemienić? Ale Anakin ma coś drogi oczyszcza, no dobra, no dobra. Muszą mnie porwać ta skeli, żeby ktoś mi tutaj zechciał pomóc. O, fajnie. Widzisz coś? Może to włączyć? Ej, nie lubię tego widzowie. Proszę, szybko! Może mnie tak uratujesz? Nie ma tu za dużo rozrywki. Jak to widzowie zrobić? O, dobra. No jakoś tam wyszło. Pierwszy dekret w ramach tych uprawnień to stworzenie Wielkiej Armii Republiki. By zaradzić rosnącej groźbie separatystów. Zabiorę Jedi, którzy zostali i ruszę na Genosis pomóc Obi-Wanowi. Klonujących na Kamino odwiedzę ja. Okej, widzę, czyli... Poziom ukończony. Nie był tam taki długi, jak myślałem. Tróży Daja nie mamy, wielu wyzwań nie mamy, puszki nie mamy żadnej. Postacie... mamy dwie. Musimy się pośpieszyć. No dobra, widzowie. Może mieć poważne. To ja was żegnam w tym momencie. Wam bardzo dziękuję za oglądanie. Mam nadzieję, że będzie wam się podobał. Trzymajcie się. Tak, jutro pewnie, albo pojutrze, kolejny odcinek serii Zagrałem w jednego Starowiskiego Saga. Ja was bardzo proszę o zostawienie łapeczki w górę oraz pisania i fajnych komentarzy.
Trzymajcie się i bye.